wyjście na prostą wyprowadza Santa Clara tuż Febon. Santa Clara przy bandzie ma niewielką przewagę, ucieka, rozpoczyna długi finisz Jam Julieta i Akademia. Słabnie Febon, prowadzi Santa Clara, finiszuje Jam Julieta oraz Akademia i chyba te dwie klasy. Słabnie Santa Clara, Akademia na czele, zaczynają bardzo mocno atakować Jam Julieta, walka kapitalna, ale Akademia ma przewagę i wygrywa gonitwę z Jam Julieta. Jestem bardzo szczęśliwy, bo to jest trudny koń. Podziękowania dla Wiktora Popowa, który dużo pracy dobrej włożył. Jako było fajnie współpracuje, duże postępy zrobiło, powiedzmy, po zimie. Monotonna robota na wyścigi, jak było widać zresztą. Tam przy bandzie sporo zarobił Cape Ducato. Cape Ducato jest drugi, Medrok prowadzi. Gardy Marin trzeci. Walka Medrok, Cape Ducato. Rozpoczyna finisz długi Fabulous Last. Medrok nadal znakomicie na pierwszej pozycji, ale rozpoczyna fantastyczny finisz Fabulous Las Vegas i te dwa konie są na czele, Fabulous Las Vegas i Medrok. Walka 100 metrów do celownika, Fabulous Las Vegas jest na czele, Medrok na drugiej pozycji, w celowniku na trzeciej. Wyścig był taki trochę, powiedzmy, sprawdzający, wynik nie był dla nas aż tak ważny, to postanowiliśmy pojechać trochę inaczej, żeby ten koń właśnie szedł w środku koni i zobaczyć, czy taka taktyka jest w ogóle możliwa w przyszłości. A do następnego wyścigu podejdziemy tak jak do każdego innego, jaki by on nie był. Będzie sukces, będzie bardzo dobrze. Nie będzie sukcesu, też będzie bardzo dobrze, bo w tym wszystkim najważniejszy jest koń, który zostawił serce w kolejnym wyścigu. I należy mu się wielki szacunek. Grono pretendentów do zwycięstwa jest oczywiście szersze. W zapisie mamy 18 koni, w tym 8 koni polskiej hodowli. Bezsprzecznie pierwszym faworytem publiczności będzie Fabulous Las Vegas. Koń obdarzony przyspieszeniem, utrzymujący się w bardzo dobrej dyspozycji. I myślę, że koń, dla którego nie będzie miało znaczenia ani tempo rozegrania wyścigu, ani stan bieżny. Drugim koniem przygotowywanym przez Krzysztofa Ziemiańskiego jest Foxtrot Galeste. Też interesujący koń. Koń, który dosyć długo pauzował, bo od zwycięstwa w memoriale Jerzego Jednaszewskiego aż do derby. Do tej pory bardziej takie prestiżowe gonitwy wygrywał Fabulous. No, ten koń jest taki, można powiedzieć, ma więcej może klasy, ale też wymaga dobrej jazdy, dobrego przebiegu gonitwy. Foxtrot jest koniem bardzo prostym. Na nim może jechać każdy, on się znajdzie w każdej sytuacji, w każdym miejscu. Tempo dla niego też jest obojętne, czyli jest taki bardziej wszechstronny, ale wynik gonitwy nie jest przesądzony. Ciekawym koniem jest również Medrok, który będzie miał dodatkowy atut w postaci jeźdźca. Będzie go dosiadał szwedzki jockey Per Anders Graberg, który wykorzysta do maksimum możliwości dosiadanego przez siebie konia. Potwierdziły się moje spostrzeżenia co do jego predyspozycji dystansowych, bo wielu ekspertów uważało, że on nie będzie trzymał dystansu, że to jest sprinter, nie wiem skąd. A ja czekałem na tą nagrodę jedna, że potwierdziło się to, co przypuszczałem. Pokazał, że dystans trzyma, był drugi. Tyle, no i biegała też, uważam, z dużymi szansami. Ma dobrego jockeya ze Szwecji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Klacz Akademia, dla której będzie to pierwsze starcie z ogierami, z czołówką ogierów. W stawce mamy tylko dwie klacze, wspomnianą Akademię i Królową Ekos. Po wyścigu będziemy wiedzieli, czy opinia sprzed gonitwy, że klacze ustępują ogierom, jest prawdziwa, czy też nie. Zrobiła najlepszy czas w tym sezonie w gronie koni trzyletnich, więc myślę, że według opinii ekspertów będzie jedną z faworytek. Na pewno uważam, że biega z dużymi szansami. Gdybym w to nie wierzył, to bym na pewno nie biegał w tej gonitwie. Ciekawy tercet posyła do boju trener Wyżyk. Niepokonany dwulatkiem Ksawery ruszy w dystans właściwie bez takiego obciążenia, z jakim sezon zaczynał, bo zaczynał jako koń niepokonany, lider rocznika. W tej chwili był drugi w nagrodzie Strzegomia, drugi w nagrodzie Rulera.
słabiej przeszedł w nagrodzie Iwna, na pewno będzie o tyle łatwiej, że nie będzie tej presji, która ciąży zawsze na faworytach. Pilecki, drugi koń tego trenera, jest koniem silnym, preferującym surowe rozgrywki. Liczna stawka 18-konna powoduje, że możemy oczekiwać surowego, ostrego tempa od startu. Trzecim koniem jest Dominer, który dysponuje przyspieszeniem, aczkolwiek w dotychczasowych startach pokazał, że jest szybki na finiszu. Czy to wystarczy do tego, żeby zaistnieć w derby? Zobaczymy. Nie mam w tym roku jakby presji już na wygrywanie, bo moje konie jakby się same skreśliły jakby z walki o wygraną w derby. Biegamy tylko, żeby jakoś tam się pokazać i zaznaczyć swoją obecność. Niemniej jednak wierzę, że stać każdego z tych moich trzech koni na dobry występ. I jak się faworyci potkną, to może być tak, że ktoś tam inny wygra. Myślę, że jedyną szansą, żeby ograć tego Fabulous Las Vegas, to jest zapakowanie mu surowej rozgrywki od samego startu i wtedy może jakby nie wytrzymać tempa. Jeżeli wytrzyma, to znaczy, że jest naprawdę bardzo dobrym koniem i dopiero po derby będziemy wiedzieli, jaka jest hierarchia prawdziwa w roczniku. Dobry duet będzie siodłał trener Maciej Janikowski. Mocniejszym koniem wydaje się Silver Bee, aczkolwiek jego wygrana dość pewna, ale jak dla mnie mało przekonująca. Osobiście troszkę powątpiewam w staminę, czyli w wytrzymałość tego konia. Koń dosyć dobrze biega, no powiedzmy, nie jakoś, nie robi tutaj jakichś wyścigów, które by wszystkich tam rzucały na kolana, ale powolutku dwa wyścigi wygrał, jeden był trzeci, i to w nagrodzie, tam właśnie, gdy się spotkał z najlepszymi. No więc tak biega według mnie i dobrze, i szczęśliwie. No. Drugim koniem jest Cape Ducato, któremu brakuje doświadczenia i brakuje trochę warunków fizycznych. Natomiast ten koń ma coś, co pokazał w swoich wyścigach wszystkich, z wyjątkiem nagrody Iwna, gdzie tego atutu w ogóle nie zademonstrował, a myślę o przyspieszeniu. W jego przypadku na pewno nie będzie miał znaczenia tor, chociaż myślę, że wolałby miękką bieżnię. Ja uważam, że jeden wyścig nie przekreśla jakichś możliwości konia. No, zawsze się, że może coś takiego trafić, że koń może być w gorszej dyspozycji, czy podłoże mu mniej odpowiada. Możemy to nazwać wypadek przy pracy. Włożyliśmy sporo pracy, on się bardzo dobrze pokazał, wygrał dwa wyścigi z dobrymi końmi, no więc myślę, że zasłużył na to, żeby jeszcze raz spróbować. No jeszcze mamy kilka takich tak zwanych czarnych koni. Jednym będzie Dark King, czyli Ciemny Król. Będzie się starał potwierdzić wartość swojej matki, ponieważ jej potomstwo w derby radziło sobie do tej pory bardzo dobrze. A innym będzie pewnie Gardemarin, trenowany przez Andrzeja Walickiego, który ma na koncie najwięcej zwycięstw w derby na Służewcu w historii. Derbiści to są te najlepsi, najlepsze konie. Z tym, że czasem ten najlepszy przegra, jest drugi czy trzeci, w związku z tym właśnie, co mówiłem, z nerwami jeźdźców. Przy okazji też trenera, który nadmiernie robi tego konia, bo chce go już tak na 100% doprowadzić do formy. No i to są te właściwie dzięki błędom te konie przegrywają, a nie dzięki temu, że jest gorszy. Ale na pewno no, pierwsze wygranie tam w derby jak w Wiedniu czy coś, jak tam było Polonii, masę, to jest niesamowite uczucie, prawda? No, to jest tak, olimpiadę wygrać. No. Tak prawdę mówiąc, tylko olimpiadę można dwukrotnie wygrać, a tutaj nie można, bo derby jest dla konia tylko raz. Z koni trenera Borkowskiego, Harlem w wyścigu wygranym przez Silver Bee przeszedł właściwie bezbarwnie. Problem, myślę, ten koń ma na finiszu, gdzie po prostu wyłamuje w pole, wyłamuje w prawo i to może być pewien problem. Lepsze wyścigi robi, kiedy idzie blisko czoła,
w dystansie. Czy taka taktyka przyniesie, może przynieść sukces w wyścigu na 2400 metrów? Nie wiem. Wydaje mi się, że może mieć kłopot. Z drugim koniem trenera Borkowskiego jest Fortel Zagłoby, który był drugi w nagrodzie Ashabada. Nie sądzę, żeby mógł odegrać jakąś znaczącą rolę w tym wyścigu. A trzecim jest klacz Królowa Ekos, która będzie, no myślę, będzie wspierać Akademię, drugą i zdecydowanie lepszą z dwóch klaczy widniejących na liście startowej. Konie trenera Świątka są bardzo zagadkowe. King Archibald jest koniem bez doświadczenia, podobnie jak Cape Ducato, ale ma tego doświadczenia jeszcze mniej. Nie biegał dwulatkiem. W tym roku wygrał wyścig we Wrocławiu, pokazał się z dobrej strony w nagrodzie Iwna, był trzeci blisko do Medroka. Na pewno jest koniem z pochodzeniem dystansowym i nie powinien się bać dystansu. Natomiast myślę, że może mu zabraknąć doświadczenia. Podobnie Valley Pride, który mocno naciskał Silver Bee trzy tygodnie przed derby. I nie sprostał mu, przegrał krótko do niego, wyścig grupowy na 2 km. Derby to jest na pewno wyścig wyjątkowy i wyścig magiczny. I właściwie wszyscy, bez wyjątku, ulegamy magii tej gonitwy, jakiejś takiej wyjątkowej atmosferze. I myślę, że zwycięzcy derby trzeba szukać właśnie wśród koni, które wygrywały dwulatkami. Bo statystyka i praktyka pokazuje, że mamy tylko dwa przypadki koni, które dwulatkami nie potrafiły wygrać wyścigu i były dekorowane błękitną wstęgą. Of course, I think the potential to train us here is absolutely high. The track is amazing, but the prize money must be a little bit more attractive to get more horses here into the training facilities. And I think a sponsor was here necessary to, and we could improve together a lot.